chcemy uczcić Marię Skłodowską-Curie. Przypomnieć jej postać, ale nie tylko jej, bo postać innych kobiet, które zdobyły Nagrodę Nobla. Będziemy rozmawiać o tym, jak być mistrzynią, jak ośmielać, jak dodawać odwagi młodym kobietom, aby czuły, że nie są z tym wszystkim same, że są kobiety, które mogą dla nich stanowić pewien wzorzec. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób uczy się matematyki, informatyki i wszystkich przedmiotów ścisłych i pokazywać, że tak naprawdę to, kim się jest w matematyce, nie ma płci, nie ma znaczenia, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna. Ilość studentek, które kończą studia, to jest porównywalna z mężczyznami i nawet bym powiedziała, że nawet kobiety częściej kończą studia na etapie licencjatu, magisterium. Mamy pewien, powiedziałabym, niedobór kobiet na takim wysokim stopniu kariery, na poziomie profesorów, także doktorów habilitowanych. I chcielibyśmy, jako zespół Gdy Nauka Jest Kobietą, zwrócić uwagę po pierwsze na ten problem, a po drugie dodać odwagi, dodać śmiałości studentkom, doktorantkom, młodym uczonym. Najważniejsze w tym wszystkim jest też troszeczkę szczęście w różnych aspektach. Dobrze dobranej tematyce badawczej, w doskonałym zespole, który wspiera, ale też szczęście w osobie, która towarzyszy w naszym życiu. Popatrzmy sobie chociażby na pierwsze noblistki, czy Marię Skłodowską-Curie, czy córkę Irenę Joliot-Curie. Ich sukces polegał między innymi na tym, że wspierane były przez swoich partnerów, przez swoich mężów, także to, że miały tak ogromne szczęście, że właśnie te osoby razem dzieliły tą pasję, spowodowało, że osiągnęły taki sukces, jaki osiągnęły. Lubię używać słowa emancypacja, czyli odwoływać się do takiego procesu, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni samodzielnie. I on polega na tym, że krytycznie zaczynamy myśleć na pewne sytuacje, zaczynamy być innowacyjni, zaczynamy różne rzeczy robić inaczej niż do tej pory i dbamy o to, żeby dodawać sobie odwagi. Uniwersytet zawsze był i jest miejscem dla dziewcząt i kobiet. Chyba nam właśnie brakuje takich spotkań, takich mentorów, którzy będą wspierać młode kobiety, żeby rzeczywiście mogły realizować swoje pasje i swoje marzenia.